A takie ładne było, amerykańskie. I poszło się, cóż, wybaczcie, iż słowa wulgarne cisnęło mi się na usta, ale przebudzenie miałem gdzieś koło godziny czwartej, iście szatańskie. Żeby wyjaśnić, jak to mniej więcej było słyszalne, muszę powiedzieć, że rozszczelniła się tylna szyba akwarium. Ciśnienie wypychało wodę bardzo cienką szparą między tylną a boczną szybą. Gwizdało, jakby parowóz nadjeżdżał. Mój pies jest głuchy, więc spał dalej, ale ja się zerwałem. W pierwszej chwili myślałem, że sąsiad spuszcza w nocy wodę z wanny. To podobny, acz cichszy dźwięk. Ale po wstaniu, a ciemno było, doszedłem do wniosku, że jeśli to sąsiad, to dlaczego moje buty wpływają do pokoju? Okazało się, że jednak to nie sprawka sąsiada z góry, tylko 120 litrów sika wodą. Dobrze, że nie odpadła cała szyba z tyłu, a jedynie puścił silikon na jednej krawędzi. Gwarantuję wam, że ze stopami w wodzie człowiek wyrwany ze snu nie za bardzo orientuje się, za co ma się łapać najpierw. Ja złapałem się za głowę, potem za miskę, ręczniki i wiadro. Nie wiadomo, co najpierw robić. Ratować życie w akwarium, spuszczać pozostałą wodę, uszczelniać wyciek, zbierać wodę z podłogi, czy też siąść i płakać. Plusem tej całej sytuacji było to, że akwarium pękło w przedpokoju, gdzie na podłodze są kafelki, więc zbieranie wody szło szybko. Jednocześnie walczyłem z miską, którą próbowałem podstawić w miejscu wycieku i ze spuszczaniem wody z akwarium, bo dolna część szyby najwyraźniej się jeszcze trzymała i dawało to cień szansy, że jednak jakaś część wody może w zbiorniku zostać. I tak było. Dzięki temu udało się ocalić ryby i krewetki. Rośliny na biegu powędrowały do wanny. Zwierzaki, z którymi walczyłem ponad 2 godziny, poszły do innego zbiornika. Co było przyczyną? Stare akwarium. U kogoś tam kilka lat pracowało, potem stało puste, potem ja 3 lata używałem. Winny był też filtr zewnętrzny, który wisiał na tylnej szybie i ją dodatkowo obciążał. Winna była belka oświetleniowa, która nagrzewała silikon w prawym tylnym rogu w ciągu dnia. W nocy silikon stygł. Chodzi o sam czubek akwarium, czyli jakieś 6-7 cm od góry do tafli wody. Czuję, że wszystkie te przyczyny złożyły się na jedno, czyli dekompresję statku Apollo 120. Jakie są straty? Straciłem akwarium. Zwierzaki przeżyły, filtr i światło ocalały. Straciłem część roślin wyrywanych na biegu, ale to mało istotne. Zamokła mi trochę ściana, ale bez wielkiej tragedii. Wodę udało się zebrać. Do strat można zaliczyć również to, że się nie wyspałem. Pies też nie był zadowolony. Stratą jest także to, że miały się ukazać zupełnie inne filmy, a ukazuje się ten. I to jest film, którego nigdy nie chciałem nakręcić.